Witam, witam, witam serdecznie. Proszę do środka. Jesteśmy w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ludowie. Zapraszam na prawo do kuchni. Jest to nasza nowo wyposażona kuchnia od niedawna, od września. Dzięki projektowi mamy wyposażoną kuchnię, najnowszy sprzęt AGD, piękne meble. Jeszcze czekamy na piękną wyspę i krzesełka nowe. Przejdziemy do przedszkola. W naszym ośrodku znajduje się przedszkole dla dzieci od 3 do 5 lat, którym zajmuje się pani Agata Gaca. Zajęcia są do południa prowadzone. Przejdziemy do świetlicy. Na korytarzu mamy gazetkę. Prezentowane są tutaj rysunki dzieci. To jest nasza świetlica, malutka, ale tutaj odbywają się zajęcia gry na instrumentach, gry stolikowe. Tu są też wystawy prac dzieci, na przykład z masy gipsowej. Przechodzimy do dużej sali, gdzie odbywają się próby zespołów, różne uroczystości. Właśnie trwa próba zespołu Lutowianie. Tutaj na stole leżą strony zespołu. Jaki zespół występuje na imprezach? To są kroniki Domu Kultury. Zebrane z, no, 23 lata, tak? Tu są różne podziękowania dla zespołu, dla Domu Kultury. Tu jest nawet wiersz napisany na cześć zespołu Lutowianie. W Wiejskim Ośrodku Kultury jest zespół Lutowianie. Już od 25 lat istnieje przy Domu Kultury. I we wtorki właśnie zespół ma próby. I tak, do nas przyjeżdża pani Ela. To jest nasza najmłodsza członkini zespołu. Przyjeżdża do nas z Kawli na rowerze. Co wtorek jest, następnie jest pan Jurek, opiekun zespołu, przygotowuje podkłady dla zespołu i również nim śpiewa. Dalej mamy panią Basię Stasierowską, która jest gminną przewodniczącą koła gospodyń, ale również jest naszą przewodniczącą tu, naszego wiejskiego KGW. Jest Dobrawa, Dobrawa Grzeca, występuje w zespole, no już chyba od 6 lat. Przyjeżdża do nas z Radońska wraz z mamą. Kiedyś wcześniej przyjeżdżała również z bratem, który śpiewał w zespole, w tej chwili nie śpiewa. Dalej mamy Justynę, która można powiedzieć jest na drugiej próbie zespołu. Młody nabytek naszego zespołu. Druga próba, z Radońska przyjeżdża. Tutaj siedzi pani Gosia. Pani Gosia przyjeżdża właśnie z córką Dobrawą na próby. Co wtorki. No i ja również śpiewam w zespole. Już 25 lat, ponad 25 lat. Jest też również w zespole Waldek Wil, który dojeżdża z Wiśniewy. No w tej chwili go nie ma tutaj z nami. Czy może nam pani coś powiedzieć o historii Wiejskiego Domu Kultury? Oczywiście. Wiejski Ośrodek Kultury został wybudowany w 1966 roku w czynie społecznym. Wybudowało go dwóch panów, pan Drobieski i pan Szmelter. Szmelter, już nieżyjący panowie. Oni tutaj uczyli się jak gdyby swojego fachu murarki i stawiali ten Wiejski Ośrodek Kultury. Pracowało przede mną tutaj 4 osoby. Na początku był to pan Jan Pyszka, później pani Gapa, dobrze mówię? Tak, Franciszka. Franciszka Gapa. Następnie pani Helena Bąk.
A od 1989 roku no do chwili obecnej pracuję ja w tym Wiejskim Ośrodku Kultury. Na co dzień tutaj przychodzą dzieci, które uczą się śpiewać, tańczyć, wykonują różne zajęcia plastyczne, manualne. Uczą się grać na instrumentach, ale także przyjemnie spędzają czas, bo grają sobie w tenisa, w szachy, mogą korzystać z komputera, z internetu. Przy Wiejskim Ośrodku Kultury istnieje zespół Lutowianie. Zespół Lutowianie powstał w 1985 roku i jego głównymi założycielami była właśnie tu pani Basia Stasierowska i moja mama, no niestety już nie żyjąca, Celina Ciesielska. Ja również śpiewam w tym zespole od początku jego istnienia jako młoda, można powiedzieć 16-latka, do chwili obecnej. Na początku zespołem zajmował się pan Goldyszewicz, pan Andrzej Goldyszewicz, który w 1989 roku bodajże wyjechał do Niemiec. I zespół śpiewał a cappella, bez podkładów muzycznych. Przygrywał pan Murek, Wojtek Murek. A później, już od 1995 roku, pan Jerzy Ryckowski przygotowuje podkłady. Trochę czasy się uspółcześniły, więc przygotuje te podkłady na mini dysku, nam przywozi. Tu sobie śpiewamy różne piosenki biesiadne, ludowe. Zespół ma też osiągnięcia, bo w 87 bodajże roku zajął drugie miejsce w Inowrocławiu na przeglądzie piosenki ludowej. W tym dostał nagrodą było pieniążki, o ile dobrze pamiętam, 4000 zł, czy jak to było, nie pamiętam jak to przeliczyć. W każdym bądź razie za te pieniążki zespół uszył sobie stroje, które odnowiliśmy ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. Dostaliśmy pieniążki i odnowiliśmy je. Po prostu odświeżyliśmy, bo stroje są takie, jakie były. Niebieska spódnica, haftowane bluzki z właśnie haftem krajeńskim. No i cóż by jeszcze powiedzieć, w ubiegłym roku zespół wziął udział w przeglądzie piosenki biesiadnej w Debrznie i zajął pierwsze miejsce. To jest naprawdę dla nas duży sukces. Nagrody zresztą, które otrzymujemy, stoją tutaj w świetlicy. Są to różnego rodzaju puchary, nutki. Można zobaczyć. Dyplomy wiszą na ścianach. No cóż jeszcze mogę powiedzieć? Koło mnie siedzi właśnie pani Basia, przewodnicząca koła gospodyń w Lutowie, a zarazem gminna przewodnicząca Rady Kobiet, tak, w Sępólnie Krajeńskiej, ale również właśnie członkini zespołu Lutowianie. Tak. Od 1972 roku istnieje tutaj koło gospodyń wiejskich. Założycielkami w zasadzie były pani Krystyna Szydeł, jak i Weronika Kwasigroch. To były takie panie, które zaangażowały się do tego, żeby tutaj powstało koło. A dlaczego? Kiedyś mieliśmy problemy z zdrowiem, z kurczakami i po prostu musieliśmy jeździć gdzieś po innych wsiach lub do Sępólna, żeby zamówić sobie parę kurczaczków. I kobiety postanowiły, że założymy sobie tutaj koło i będziemy mieli drób na miejscu, gdzie sekcyjną później została pani świętej pamięci Celina Ciesielska i prowadziła nam drób. Zaangażowanie kobiet było bardzo duże, ogromne. Mieliśmy kursy pieczenia, gotowania, mieliśmy kursy szycia fieran, mieliśmy robienia na drutarz, też szydełkowanie, robiliśmy też poduszki. No różne rzeczy, które na koło mogłyśmy wtedy zyskać, żeby takie rzeczy robić, żeby te panie czymś przyciągnąć. Mieliśmy spotkania z okazji Dnia Kobiet, czy Dnia Matki, czy emerytów i rencistów. Różne takie spotkania, zaangażowania tutaj.
żeby te panie czymś. A teraz coraz bardziej nowocześnie się to wszystko rozwija. Jest tutaj, również powstało tutaj Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych, siedzibą, gdzie możemy się spotkać właśnie tutaj też. Teraz ostatnio trzy gminy takie spotkanie odbyło się, gdzie sztuka kulinarna i piosenka ludowa. Ale muszę jeszcze wspomnieć o fakcie takim, ponieważ była szukana dokumentacja z terenu naszej gminy Sępólno-Krajeńskie i właśnie pan Bernard Orłowski wspólnie z panem Grzecą znaleźli w dokumentacji w Toruniu właśnie, że tutaj w Lutowo i Sępólno i Wałdowo my już mamy ponad 100 lat. My mamy ponad 100 lat. Tak mniej więcej wygląda, ale my te 70 od 72 roku to akceptujemy, bo jeszcze żyją te panie, które przecież zakładały i tak się angażujemy. A wracając jeszcze do Domu Kultury, no oprócz zajęć takich codziennych są również imprezy kulturalne organizowane tutaj, okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, z okazji Dnia Matki, jasełka, spotkania kulinarne. Jest też co roku już po raz siódmy, w tym roku po raz ósmy, Biesiada po Lutowsku, nasza słynna Biesiada po Lutowsku, gdzie są serwowane potrawy z ziemniaka, jakiekolwiek, konkursy ziemniaczane, występy różnych zespołów zaproszonych, nie tylko naszych. Także tyle. Może jeszcze dodam tak, że świetlice wiejskie czy wiejskie ośrodki kultury, jak tutaj Lutowo i Wałdowo, to one są niezbędne, one są nam bardzo potrzebne dla rozwijania właśnie aktywności tutaj społeczeństwa, jak również młodzieży, jak dzieci szkolnych. Przecież tutaj przychodzą, zawsze coś mogą zyskać, bo nie tylko komputer, ale właśnie zupełnie co innego, żeby te dzieci wpoić im to, przekazać im to, żeby one też coś wyniosły z tych lat, nie tylko komputerowych, bo komputer jak światła zabraknie, to przy świecce nie obejrzymy, a przy świecce można wiele jeszcze innych rzeczy robić, tak. Dlatego robią kwiatki przecież, tak. Bardzo ładne wianuszki przecież robią, no wszystko to tutaj, co, czy wieńce dożynkowe, to dzieci też przychodzą, podpatrują, podglądają, nieraz kwiatuszki, czy nawet kłosiki dobierają. I to jest bardzo ważne na wsiach, bo niech te nasze tradycje pozostaną jak najdłużej, bo jeśli my ich nie utrzymamy, to nam zaginie nam wszystko. Gdzie może zagranica nie wie, że my mamy takie ładne wieńce dożynkowe, że możemy się czymś pochwalić z tych prac ręcznych, nie? I tu Gosia w ogóle, ona nie powiedziała o tym, ale zapomniała, ale przecież ona przepięknie ten haft, który mamy na bluzkach, to ona haftowała. Naprawdę to jest też jakiś bardzo duży plus, bo gdzieś wyhaftowanie, komuś dać do haftu, to troszkę drogie pieniądze, nie? A jak się tak samemu zrobi, to jest bardzo pożyteczne dla tego ośrodka i w ogóle dla nas wszystkich. Dziękujemy Panią za to. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy brali udział w naszej wycieczce po naszym Wiejskim Ośrodku Kultury. Dziękuję. Woo!